Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś o działalności lobby niemieckiego w Polsce w kontekście szalejącej powodzi. Będzie o zaniechaniach kolejnych ekip rządzących Trzecią Rzeczpospolitą. Będzie o raportach Najwyższej Izby Kontroli, o braku istnienia obrony cywilnej. Będzie wreszcie o Nowym pełnomocniku ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej do spraw kontaktów z Niemcami i tym, jak MSZ przy Alei Szucha w Warszawie pozycjonuje siebie względem Niemiec. A pozycjonuje się prawie że na klęczniku, jeśli nie wprost na klęczniku. Będzie o bardzo głośnej wypowiedzi doktora Hociana, będzie o werbowaniu przez wywiad niemiecki. Agentury wśród aktywistów yy, różnego rodzaju organizacji ekologicznych, a właściwie to pseudoekologicznych albo wprost ekoterrorystycznych. Yy, zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do oglądania, yy, komentowania, lajkowania, do udostępniania w mediach społecznościowych. Yy, I przechodzimy do pierwszego tematu. 18 września bieżącego roku część opinii publicznej w Polsce dowiedziała się, jak bardzo aktywny jest wywiad niemiecki w Polsce, a to wszystko za sprawą wypowiedzi doktora Grzegorza Chociana, który był gościem telewizji Polsat News i w programie dotyczącym powodzi powiedział, ujawnił, że próbował go zwerbować niemiecki wywiad. Że poinformował o tej sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że jego zdaniem ABW kontrwywiad potwierdził, że rzeczywiście doszło do próby werbunku przez niemiecki wywiad i co ciekawe, poinformował także, że zna osobę już zawerbowaną przez niemiecki wywiad. Tej, nazwiska tej osoby, tej osoby nie ujawnił. I tutaj dochodzimy do bardzo interesujących informacji. Oczywiście, osoby, które interesują się polityką międzynarodową, doskonale wiedzą, że wywiad niemiecki jest jednym z tych wywiadów, które są najbardziej aktywne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I oczywiście w przestrzeni publicznej jest cała masa różnego rodzaju wypowiedzi byłych, na przykład funkcjonariuszy wywiadu, którzy próbują opinii publicznej mydlić oczy, mówiąc, że Niemcy to nas nie szpiegują, bo są naszymi sojusznikami w NATO, że nie prowadzą tutaj działań operacyjnych, no oczywiście to, jest, to są wszystko bzdury wywiad niemiecki, czy w ogóle aparat Państwowy Niemiec, bo to nie tylko przecież wywiad, jest niezwykle aktywny. Polska jest traktowana jako jedno z podstawowych. Jeden z podstawowych obszarów działalności wywiadowczej i działalności lobbingowej niemieckiego aparatu państwowego z uwagi i na bliskość geograficzną i na niemieckie doktryny geopolitycznej, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast to, o czym powiedział dr Hocian, jeżeli chodzi o finansowanie tych wszystkich organizacji, pseudoekologicznych całej tej ideologii klimatyzmu, transformacji energetycznej. To wszystko jest prawda. Oczywiście, że Niemc w interesie niemieckim jest to, aby lobbować za jak najszybszą transformacją energetyczną, to co Niemcy nazywa, nazywają mianem energii czyli jak najszybszym odchodzeniem od spalania węgla. Czy to kamiennego czy brunatnego, czyli mówi się o dekarbonizacji. W przypadku Polski ma to oznaczać za, nie tylko zamykanie kopań, ale ich także zalewanie z całym sprzętem wartym dziesiątki milionów złotych, które są tam na dole. I to jest niezwykle, niezwykle istotna uwaga. Druga sprawa to jest cała ideologia klimatyzmu, cała ideologia Zielonego Ładu która powoduje między innymi zapóźnienie infrastrukturalne Polski, co zresztą tutaj prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii, EkoProBono, dr Grzegorz Chocian, bardzo dobrze w wielu swoich wystąpieniach uwypukla, mówiąc o ekoterrorystach, o ekoterroryzmie. I to jest moim zdaniem prawidłowe nazywanie rzeczy po imieniu. To jest nazywanie tego, jak to się powinno nazywać. Ja Czasami używam określenia zieloni kmerzy w Unii Europejskiej, bo ten, ten nowy komunizm, który jest wprowadzany, odbieranie ludziom samochodów z napędem spalinowym, odbieraniem różnego rodzaju wolności i prowadzeniem państw na skraj bankructwa, czy na skraj katastrofy energetycznej, na skraj blackoutów, no to trudno inaczej to nazywać, widzimy, że to gwałtowne odchodzenie od spalania węgla, na którym Polska po prostu śpi, mówiąc językiem kolokwialnym, torpedowanie różnego rodzaju inicjatyw mających na celu uniezależnienie Polski energetyczne, a forsowanie ozek, które są drogie do wprowadzenia i które oczywiście zawierają całe mnóstwo pułapek, a jedną z nich jest uzależnienie od wysokich technologii, których dysponentami w Europie są przede wszystkim Niemcy, to jest element szerszego niemieckiego planu geopolitycznego. I nie jest żadnym przypadkiem, że kilka lat temu ukazał się w Niemczech reprint książki o Europa. Ja już kiedyś Państwu o niej wspominałem, pokazywałem tę książkę. Józefa Parcza, znanego niemieckiego geopolityka, to jedna z najbardziej jedna z najobszerniejszych książek poświęconych niemieckiej doktrynie, doktrynie Europy środkowej czyli właśnie Mytel Europy, koncepcji geopolitycznej, której istotą jest uczynienie z państw wokół Niemiec podwykonawców dla gospodarki niemieckiej, uczynieniem z takich krajów jak Polska półperyferiów dla imperialistycznej polityki Niemiec. Tu też Trzeba to o, o tym powiedzieć nieco więcej. Zresztą Józef Parcz urodził się w szklarskiej porębie, był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam właściwie całą swoją karierę akademicką i naukową rozwijał. I jest to człowiek, który stworzył jeden z takich, jedną z takich monografii, która. W sposób najbardziej wyczerpujący przedstawia niemieckie zamierzenia, w sensie i geograficznym, i, i właśnie politycznym. To jest oczywiście książka niezwykle istotna. Ona nie, nie została przetłumaczona nigdy na język polski. Liczy ponad 450 stron. Tak naprawdę wcześniejsze monografie poświęcone mytel o Europie były. No, tak naprawdę bardzo ograniczone dotyczyły poszczególnych państw, natomiast tutaj PARCZ dostarczył niemieckim ideologom, niemieckim politykom takiej bazy naukowej czy pseudonaukowej, pokazując, że jest to odrębny, tak naprawdę obszar, który wyróżnia się fizyczno-geograficznie, antropogeograficznie i tak dalej, proponuje właśnie różnego rodzaju procedury delimitacyjne związane z, z, z mytel-Ojropą. I tak naprawdę wartość tej książki polega na tym, że jest to dzieło kompleksowe. One obejmuje całokształt zagadnień z obszaru geografii. Fizycznej, uzupełnione informacjami z zakresu geografii społeczno-kulturowej, zawiera bogatą ilustrację kartograficzną. Będziecie Państwo tutaj widzieli na, na ekranie chociażby mapę metel Europy, zamieszczoną w tej, w tej książce. Tak jak widzi to terytorium, właśnie tak jak widział je Józef Parcz w 1904 roku, czyli terytorium położone między zachodnią Europą Atlantycką a kontynentalną Rosją i zamkniętą czterema morzami. Na północy Bałtykiem i Morzem Północnym, na południu Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim. Tak wydzielony obszar Józef Parcz uznawał za, za bardzo korzystny dla rozwoju gospodarki niemieckiej, niemieckich ambicji politycznych. I dzięki tej książce, właśnie tej książce Józefa Parcza, Metel Europa, to pojęcie stało się tak popularne, nie tylko zresztą w samych, w samych Niemczech. Ono formatowało i formatuje umysły niemieckich intelektualistów, niemieckich polityków po dziś dzień. Też trzeba mieć to na uwadze. Oczywiście nie wszystkich polityków, ale bardzo wiele wpływowych osób jest, pod wpływ, jest właśnie sformatowanych przez myślenie w kategoriach mytel Europy, gdzie w skład tego regionu Parcz zaliczał nie tylko Rzeszę Niemiecką, Cesarstwo Austro-Węgierskie, ale także Bośnię i Hercegowinę, -Win Belgię, Holandię, Szwajcarię, Serbię, Rumunię, Bułgarię. Oczywiście także liczając w Rzesze tereny, tereny polskie, ziemie polskie. Też trzeba o tym jasno powiedzieć, zresztą widzicie Państwo to, to na mapie. I to pojęcie o Europa zostało powszechnie przyjęte wśród badaczy niemieckich. Ono po dziś dzień jest, jest używane. Parch bardzo szeroko korzystał z koncepcji Friedricha Lista, prekursora geopolityki niemieckiej, który postulował utworzenie właśnie takiej takiego obszaru gospodarczego podporządkowanego Niemcom, który dostarczałby taniej siły roboczej, który byłby podległy infrastrukturalnie, byłby niższy infrastrukturalnie niż same, same Niemcy i w interesie właśnie Niemiec miałoby być utrzymywanie stosunkowo niskiego poziomu infrastruktury, który pozwalałby. Utrzymywać hegemonię Niemiec w Europie. I to jest też niezwykle istotne. Jeśli przyjrzymy się kolejnym koncepcjom, czy Friedricha Naumana, czy Alfreda Hetnera, oni wszyscy bardzo mocno nawiązywali właśnie do, do, tej, do tego dzieła Józefa Parcza. No i przyjrzyjmy się teraz całej tej sytuacji, o której powiedział dr Grzegorz Chocian w kontekście infrastruktury hydrotechnicznej, zbiorników retencyjnych i tak dalej. Zobaczmy, jak polską politykę przesiąknęli lobbyści niemieccy, którzy oczywiście roztoczyli cały płaszczyk ochrony klimatu, ochrony środowiska, ochrony różnego rodzaju flory i fauny przy polskich rzekach, protestując przeciwko budowie zbiorników retencyjnych, różnego rodzaju instalacji hydrotechnicznych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko y składa się po prostu w jedną całość. Nie jest, to jest tajemnicą Poliszynela, że organizacje mające w nazwie ekologiczne, ekofundacje różnego, różnego rodzaju są naturalnym obszarem werbowania agentury przez wywiad niemiecki, a polityka klimatyzmu zielony ład transformacja energetyczna stały się nowoczesną pałką polityczną i pałką gospodarczą w celu realizacji interesów hegemonicznych niemiec. To są nowoczesne środki, do realizacji koncepcji Metel Europy i koncepcji hegemonii Niemiec w Europie. I trzeba to jasno podkreślać. Jasno podkreślać, rząd niemiecki naprawdę przeznacza ogromne pieniądze na dofinansowywanie różnego rodzaju, czy finansowania, powstawanie różnego rodzaju organizacji w cudzysłowie ekologicznych. Dlatego w Polsce torpedowane są od wielu lat, od dekad budowy zbiorników retencyjnych, mówi się o tak zwanej renaturyzacji Odry, czyli zdziczanie tej Odry i, i tak dalej. No, chodzi o to, Szanowni Państwo, żeby Niemcy miały doskonale rozwiniętą infrastrukturę, nie tylko drogową, ale jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową, wiemy doskonale, że Niemcy są w absolutnym topie światowym, jeśli chodzi o wykorzystywanie żeglugi śródlądowej, która jest ekologiczna, jest tania em, i, i, i tak dalej. Natomiast w Polsce... Torpedują, torpedują rozwój infrastruktury, jeśli chodzi o żeglugę śródlądową, mówi się o wysychaniu rzek, prawda, o tym wszystkim, o zagrożeniu dla zwierzątek, o dla, o zagrożeniach dla roślinek, prawda, i tak dalej. Nikt się nie przejmuje tym, że ludzie tracą swoje dobytki, tracą swoje, swoje dorobki, swój dorobek życia po prostu. Musimy sobie zdawać sprawę, że lobowanie tych wszystkich organizacji powiązanych z Niemcami, z niemieckimi organizacjami politycznymi, niemieckimi organizacjami ekologicznymi, z których które są jednymi z najprężniej działających w Europie i w ogóle na świecie. To jest jasne, że one idą na spora ich część idzie na pasku niemieckich służb specjalnych, ponieważ Wymuszają na przykład zamykanie kopalń w takich krajach nieprzyjaznych wobec Niemiec, jak to jak Polska jest przedstawiana w wielu ośrodkach politycznych, rewizjonistycznych jako kraj nieprzyjazny. W związku z tym ta koncepcja o Europy jest realizowana między innymi przez różnego rodzaju lobbystów klimatycznych, którzy lobują za jak najszybszym zamykaniem kopalń. Za propagowaniem tego typu ideologii w szkołach i tak dalej. Widać, że przedstawiciele tych wszystkich dziwnych, nowych ruchów ideologicznych są w rządzie, są w koalicji rządzącej Polską. No nie będę tu już nazwisk wymieniał, myślę, że Państwo doskonale wiecie, wiecie o, kogo, o kogo chodzi i to przez całe lata nikomu nie przeszkadzało właśnie budowanie takiego lobby. Pytanie, gdzie jest kontrwywiad? Co zrobił z doniesieniami z tymi informacjami doktora Hociana. Pytanie, co, jak dzisiaj państwo polskie ma zamiar bronić się przed lobby niemieckim? Widać po ostatniej wizycie kanclerza Szolca w Polsce w lipcu bieżącego roku, że no nie za bardzo, nie ma żadnego planu, nie ma żadnej strategii. Niemcy realizują swoje koncepcje jak chcą. Finansują blisko 100 różnego rodzaju organizacji w Polsce. Polska, polskie lobby w Niemczech praktycznie nie istnieje. Wystarczy spojrzeć na to, jak, jakimi przywilejami cieszy się mniejszość niemiecka w Polsce. A mniejszość polska w Niemczech praktycznie nie ma żadnych praw wynikających z bycia mniejszością etniczną, więc widzimy olbrzymią asymetrię, olbrzymią dysproporcję w relacjach polsko-niemieckich, i ta asymetria z każdym rokiem się niestety pogłębia. Cała ta nagonka wprowadzona przez prawo i sprawiedliwość, poszukiwanie w mediach, Społecznościowych, ruskich agentów, ruskich onów stworzyła doskonałą zasłonę dymną, doskonały parawan dla działalności niemieckiego wywiadu. Służby państwowe, e, różnego rodzaju media zaczęły robić polowanie na czarownicę, szukać pse, różnych właśnie wydumanych agentów ruskich, białoruskich, a się okazuje, że niemiecki wywiad działał sobie w najlepsze. Widać, bez problemu działają organizacje ekoterrorystyczne, których no, działalność skutki obserwujemy w Kotlinie Kłodzkiej, widać to w Stroniu Śląskim, w Kłodzku, w Bystrzycy Kłodzkiej, w Lądku Zdroju. To wszystko jest efekt działań organizacji ekoterrorystycznych i trzeba o tym mówić. Głośno. 13 września bieżącego roku w mediach niemieckich pojawiła się informacja o spotkaniu rządowych koordynatorów do spraw Polski i Niemiec, którzy mieli dyskutować w Berlinie o relacjach obu, obu państw. I tutaj różne nagłówki prasowe o przebudzeniu. Tych relacji, o przebudzeniu z trudnościami, o nowej dynamice w relacjach polsko-niemieckich, cokolwiek miałoby to oznaczać. No i możemy się dowiedzieć z mediów niemieckich, że po zmianie władzy w Polsce w październiku ubiegłego roku stosunki z Niemcami rzekomo trzeba było układać od nowa, ponieważ przez ostatnich 8 lat nie zawsze działo się dobrze, jak to podkreślają, podkreślają media, media niemieckie. Cóż to oznacza, Szanowni Państwo? Powołani zostali specjalni koordynatorzy ze strony Niemiec Dietmar, Dietmar Nitan a ze strony polskiej Krzysztof Ruchniewicz. Profesor Krzysztof Ruchniewicz został pełnomocnikiem ministra Sikorskiego do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej. No i spójrzmy, jak w ogóle widzi to polski MSZ, Te nowe, to nowe otwarcie w relacjach z Niemcami. Na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zamieszczonej w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej w domenie gov.pl, Możemy dowiedzieć się z wpisu z 15 czerwca bieżącego roku. Nie tylko o powołaniu profesora Ruchniewicza na stanowisko pełnomocnika, ministra, ale także o głównych zadaniach tego pełnomocnika, czyli właśnie tego, jak ma by, mają być realizowane tego typu spotkania, które odbyło się całkiem niedawno w Berlinie. No i cóż, poza wieloma ogólnikami o współpracy z koordynatorem niemieckim, o formułowaniu różnych propozycji, wspieraniu działań na rzecz kontaktów społecznych, możemy się dowiedzieć o tym, że Nowy pełnomocnik ministra Sikorskiego ma monitorować stan realizacji, to jest cytat, domu niemiecko-polskiego w Berlinie i podejmowanie działań mających na celu uwzględnienie przez stronę niemiecką polskich interesów w ramach tego projektu. Koniec cytatu. No szanowni Państwo, jest to pokazanie, jak na dłoni, potężnej asymetrii. W relacjach polsko-niemieckich. Niemcy finansują dziesiątki organizacji potężnych, zajmujących się historią, a właściwie propagandą historyczną, lansowaniem niemieckiego spojrzenia, które ma na celu rozpuścić winę Niemców za ludobójstwo dokonane w okresie II wojny światowej. Natomiast strona polska godzi się na wspólne realizowanie domu uwaga niemiecko-polskiego to MSZ o tym pisze nazywa to domem niemiecko-polskim to jest pokazywanie kto jest ważniejszą stroną w tym projekcie już takie pokazanie wasalnej, wasalnego stosunku takiego pokazanie stosunku na kolanach w stosunku do w relacji do Niemiec no absolutnie nie budzi szacunku ani w Polsce ani ani w Niemczech ani w żadnym innym państwie tak się po prostu nie robi. No, ale to pokazuje, że jeżeli na oficja w oficjalnym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej jest mowa o tym, że Polska i Niemcy mają realizować dom niemiecko-polski w Berlinie, to jest jasne, czyja intencja, czyja wersja historii układania prawda, interesów wzajemnych będzie na górze. Będzie na górze. No, nawet dla przyzwoitości należałoby to nazwać domem polsko-niemieckim. Pytanie, dlaczego Polacy nie stworzyli domu polskiego w Niemczech, instytucji lobbyingowej, instytucji, która przekazywałaby prawdę historyczną, opowiadałaby prawdę historyczną. Jak to się dzieje, że nie ma pomnika ofiar niemieckiego ludobójstwa na narodzie polskim w centrum Berlina? Co, robiły, co robiła polska dyplomacja przez ostatnie 30 lat, ponad 30 lat? To pokazuje niezwykłe, niezwykłe, powiedziałbym, podporządkowanie, niezwykły klientyzm wręcz dyplomacji polskiej w stosunku do rządu Republiki Federalnej, Federalnej Niemiec. No i oczywiście te wszystkie ogólniki o zaangażowaniu na rzecz zwiększania dostępności nauczania języka polskiego na terenie Niemiec to jest. To jest po prostu śmieszne, biorąc pod uwagę, że polska mniejszość, właśnie w Niemczech, nie cieszy się żadnymi, nawet porównywalnymi prawami do tego, co ma mniejszość niemiecka w Polsce. No i to jest ta potężna różnica, i potem się nie ma co dziwić, że politycy mający swoją reprezentację w Bundestagu mówią nie o Niemczech Wschodnich w stosunku do dawnej NRD, tylko o Mitteldeutschland, o Niemczech Środkowych, bo dla. Tych rewizjonistów niemieckich, Niemcami Wschodnimi są tereny dzisiejszej Polski, spora część terenów dzisiejszej Polski. I to stoi ten rewizjonizm historyczny i ten rewizjonizm granic, rewizjonizm graniczny polityczny, geopolityczny, niestety się w Polsce niestety się odra, odradza w dzisiejszych Niemczech przy udziale bardzo wielu środowisk w Polsce. Niestety, które są uległe wobec lobby niemieckiego. I to jest coś co z, zrobiono bardzo wiele złych rzeczy w, osta w ciągu ostatnich ostatniej dekady wylano właściwie dziecko z kąpielą. Wszyscy doskonale wiedzą, że najważniejsze wywiady świata działają na terytorium Polski. Ograniczanie tych wszystkich państwowych komisji wyłącznie do dwóch wywiadów, białoruskiego i rosyjskiego, dało, tak jak już powiedziałem, doskonały parawan dla działalności wywiadu niemieckiego. Aparat państwowy Niemiec buduje sobie tutaj potężne lobby i już sam fakt pokazywania takiej uległości na stronie serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, no niczym dobrym się oczywiście nie może, nie może skończyć. Nie Jestem Tutaj wręcz przekonany, że Niemcy będą eskalowali swoje żądania, będą eskalowali swoje, prawda, swoją wizję historii, bo widać, że coraz śmielej zaczynają zrzucać winę za wybuch II wojny światowej i za. Właśnie to ludobójstwo doko dokonane wówczas. Warto o tym pamiętać i warto dokonywać świadomych wyborów politycznych, tak, przede wszystkim w, w państwie polskim, jeśli chodzi o wybory do parlamentu, także wybory prezydenckie. Wielokrotnie w podcaście geopolitycznym czy w wystąpieniach w innych mediach. Publicznie mówiłem o braku systemu ochrony ludności cywilnej i braku systemu obrony cywilnej w naszym kraju. Są to absolutnie kluczowe komponenty do zapewnienia bezpieczeństwa społecz społecznego na wypadek klęsk żywiołowych czy po prostu innych zagrożeń. Natomiast tak naprawdę przez ostatnich 30 lat w obszarze obrony cywilnej i ochrony ludności cywilnej nic się nie zmieniło. Nawet po tej słynnej powodzi tysiąclecia w 1997 roku, władzom w Warszawie zajęło aż 10 lat przyjęcie prostej ustawy o zarządzaniu kryzysowym ustawy dziurawej, ustawy niekompletnej, ustawy, która tak naprawdę łatała tylko pewne dziury, które które były nie tylko w wałach przeciwpowodziowych. Problem jest taki, że nie ma od początku tak zwanej trzeciej rzeczpospolitej kompleksowego systemu ochrony ludności, kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego, reagowania w stanach nadzwyczajnych i tak dalej tak dalej. Ta powódź, której tragizm doświadczają Polacy na południu Polski dzisiaj pokazuje dobitnie, pokazuje wyraźnie, że przez Wszystkie ostatnie rządy tak naprawdę nie zrobiły kompletnie nic, żeby stworzyć taki kompleksowy system ochrony ludności cywilnej. Obrona cywilna powinna pełnić niezwykle istotną rolę w sytuacji klęski żywiołowej, natomiast widzimy, że rolę nieistniejącej obrony cywilnej przeje, przejęło wojsko. No oczywiście, w sytuacji względnego pokoju czy względnego bezpieczeństwa, jest to pewnego rodzaju. Taka proteza. Natomiast wojsko nie jest od tego, aby zwalczać skutki powodzi, aby także dokonywać prewencji w tym zakresie. No, no nie, oczywiście, że nie. Do tego jest potrzebny kompleksowy system obrony cywilnej. Powoływałem się wielokrotnie na raporty Najwyższej Izby Kontroli i powołam się po raz kolejny, Szanowni Państwo. Dzisiaj przywołam raport Najwyższej Izby Kontroli o obronie cywilnej, opublikowany 19 czerwca 2012 roku, ponad 12 lat temu. Możemy w nim przeczytać, za chwilę będzie cytat, a link znajdziecie Państwo w opisie do tego odcinka, link do całego raportu Niku. W tym raporcie z 2012 możemy przeczytać cytat. Obrona cywilna w Polsce nie jest przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków. Podczas wojny nie ochroni ludności cywilnej ani krytycznie ważnych obiektów. W jej magazynach zalegają zużyte maski przeciwgazowe i sygnalizatory promieniowania z lat 70. Obrona Cywilna w Polsce funkcjonuje tylko na papierze. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, porażające wnioski, z których rząd, no wnioski tak naprawdę na papierze. Wnioski, które nikt przedstawił, natomiast rządzący absolutnie nie podjęli żadnych działań w celu naprawy tej, tej sytuacji. Owszem, teraz widzimy, że na szybko, na kolanie jest próba przepchnięcia ustawy o ochronie ludności, prawda? Wszystko to jest robione pod publiczkę, aby ratować upadający wizerunek obecnej koalicji, w, 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 w szeregach której są ludzie. Którzy lobbowali za tym, aby nie budować zbiorników retencyjnych, czyli to był ewidentny sabotaż robiony, nazywajmy rzeczy po imieniu. Natomiast to jest robione wszystko bardzo na kolanie. Podobnie zresztą jak ustawa o obronie ojczyzny przez PiS była robiona na kolanie i ta ustawa faktycznie, formalnie zlikwidowała system obrony, obrony cywilnej, ale no, on, on i tak po prostu nie istniał. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że nikt kompletnie ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma. Obywatelska, ani ich przystawki, ani żadne inne wcześniejsze rządy jak SLD nie zrobiły kompletnie nic w tym, aby um, zapewnić Kompleksową ochronę ludności cywilnej. I to jest przerażające, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo awanturniczą politykę prowadziły rządy po roku 1999. Uczestniczenie w inwazji amerykańskiej na Irak, na Afganistan, prawda, tajne więzienia CIA w Polsce, narażanie się na odwet terrorystyczny. Czy wreszcie teraz bardzo agresywna polityka antyrosyjska, rozsiewanie rusofobii, narażanie Polskę na odwet rosyjski w sytuacji, kiedy nie ma żadnego systemu ochrony ludności? I to jest, szanowni państwo, przykład tego, jak nieodpowiedzialne elity polityczne rządzą naszym krajem. Podkreślam raz jeszcze, warto dokonywać świadomych wyborów politycznych. Dziękuję państwu za uwagę.